Koszty odbioru odpadów komunalnych, choć w Suwałkach nie należą do najwyższych, są i tak sporym wydatkiem dla osób o niewielkich dochodach. Od roku mieszkańcy mogą korzystać z ulg, ale jak dotąd niewiele osób z programu skorzystało. Adresowany jest on do osób samotnie mieszkających. Nie ma znaczenia, czy mieszka się w domu jednorodzinnym, czy w bloku lub kamienicy. Istotny jest tytuł prawny. Jeśli więc masz prawo własności lub umowę najmu, pierwszy Warunek jest już spełniony. Jeśli dochód miesięczny nie przekracza 1500 zł, warto sprawdzić, czy nie czeka na Ciebie Twoja ulga. Pozostałe warunki to selektywne zbieranie odpadów i brak zaległości w rozliczeniach z suwalskim urzędem miejskim. Ponieważ program nie przewiduje kumulacji ulg, ze zniżki nie mogą skorzystać osoby, które dostają na przykład dodatek mieszkaniowy. Do wsparcia nie kwalifikują się również osoby, które dostały 50%. Ulgę w opłatach śmieciowych z powodu dochodu nie przekraczającego 701 zł miesięcznie. Jeśli spełniasz warunki uzyskania wsparcia za odbiór odpadów, zapłacisz zaledwie 20 zł. Pozostałe 13 z własnych środków zapłaci miasto. Wszystkie warunki i zasady uzyskania ulgi zawiera uchwała Suwalskiej Rady Miejskiej z marca 2020 roku. Wnioski o wsparcie uzupełnione wskazanymi w niej dokumentami należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Program jest odpowiedzią na liczne zgłoszenia osób samotnych kierowane do prezydenta miasta. Informowały one, że mieszkając samotnie nie wytwarzają dużej ilości odpadów, a opłata jest dla nich dużym ciężarem. Teraz z ulgi korzystają zaledwie 22 osoby.